bardzo duże maleństwo. Pewnego pogodnego popołudnia maleństwo i tygrys brykali sobie razem po stuwiekowym lesie. Brykali na lewo i brykali na prawo, ale głównie brykali w górę i w dół. Maleństwo z niezadowoleniem stwierdziło, że nie potrafi bryknąć tak wysoko jak jego przyjaciel. Kangurek rozejrzał się i dostrzegł, że jedna z gałęzi pobliskiego drzewa rośnie niżej niż inne. Zobaczymy, kto pierwszy do niej doskoczy, zawołał. Dobra, mały kumpelku, odpowiedział tygrys. Maleństwo zacisnęło zęby, zamknęło oczy i odbiło się od ziemi najmocniej jak mogło. Potem otworzyło oczy i zobaczyło, że wznosi się w górę, w górę, w górę, w górę. Mimo to gałąź ciągle była wysoko nad nim, a tygrys dotknął jej z łatwością. Maleństwo opadło ciężko na ziemię, aż się zachwiało i wylądowało w kępie kwiatków. Chcesz zrobić bukiecik dla mamy? Zapytał tygrys, pomagając mu wstać. Tak myślę, bąknęło smętnie maleństwo. Co cię gryzie, kumpelku? Zatroskał się tygrys. No bo ty brykasz tak wysoko, powiedziało maleństwo. Ja też chcę brykać tak wysoko jak ty. Och, ależ z ciebie marudzieństwo, buknął tygrys. Całkiem nieźle brykasz, jak na takiego małego gościa. Tygrys zebrał narczę kwiatów wielkanogórzycy i wręczył je maleństwu. A poza tym, co się dziwisz? Dodał, brykając przed nim wesoło. Przecież brykanie to jest to, co tygrysom wychodzi najlepiej. No pa, brykam i znikam. Maleństwo z westchnieniem patrzyło na bukiet. Szkoda, że jestem taki mały, powiedziało, ale pewnego dnia, dodało głośniej, doskoczę do tej gałęzi i nawet pobujam się na niej. Przepraszam, że przeszkadzam, ale pomyślałem, że mogę w czymś pomóc, rozległ się nagle głos Kubusia, który akurat wracał od prosiaczka. Myślisz, że ci się uda? Zapytało maleństwo, w które wstąpiła nowa nadzieja. Może Kubuś naprawdę wie, jak stać się większym. Czemu nie? Odparł Kubuś. Wyjął bukiet z łapek maleństwa i posadził swojego małego przyjaciela do nieszczęsnej gałęzi. Dalej była za wysoko, więc wspiął się na palce, a maleństwo wyciągnęło ramiona w górę, jak najwyżej mogło. I udało się. Wreszcie dotknęło gałęzi tak, jak marzyło. Hurra! Zawołało maleństwo i zaczęło się na niej huśtać. Och, dzięki, Kubusiu. Misz przeciągał się, ziewając. Nie ma za co, odparł, patrząc na potężny pień drzewa. Może zostanę tu jeszcze przez chwilę i dopilnuję, żebyś bezpiecznie znalazł się z powrotem na ziemi. Powiedz mi, kiedy będziesz gotowy do zejścia. Zaledwie Kubuś usiadł pod drzewem, głęboko zasnął. Maleństwo bujało się radośnie jeszcze przez chwilę, ale w końcu rozbolały je łapki. Hej, Kubusiu, zawołało. Odpowiedział miś. Tak smacznie spał, że maleństwu szkoda było go budzić. Drapało się więc na gałąź i położyło na niej brzuszkiem. Teraz mogło sobie swobodnie machać łapkami, ale trochę już zaczęło mu się nudzić. Gdybym był większy, pomyślał kangurek, to sam bym stąd zszedł. Po chwili, która wydawała się bardzo długa, maleństwo usłyszało, że ktoś nadchodzi. Był to Krzyś. Chłopiec niezbyt się zdziwił, widząc Kubusia chrapiącego pod drzewem, ale za to bardzo się zdziwił, widząc maleństwo siedzące na gałęzi. Kangurek szybko wyjaśnił mu, co się stało. Pomogę ci zejść, powiedział Krzyś, który też nie chciał budzić Kubusia. Wyciągnął ramiona i maleństwo zaskoczyło prosto z jego objęcia. Podziękowało Krzysiowi, a potem wzięło bukiet i smętnie ruszyło do domu. Kangurzyca była zachwycona kwiatami. Jak miło, że o mnie pamiętałeś, wykrzyknęła i czule przytuliła maleństwo.
Kangurek od razu poczuł się lepiej, ale myśl o tym, jak być większym, nadal nie dawała mu spokoju. Ale bardzo nie lubił, kiedy czegoś nie można było zrobić. To musi się zmienić. Nazajutrz kangurzyca zapowiedziała na kolację, że upiecze szarlotkę. Maleństwo, nie mówiąc nic mamie, pomknęło do sadu. Postanowiło zebrać najbardziej dorodne jabłka, jakie uda mu się znaleźć. Niestety, choć bardziej co się starało, nie było w stanie podskoczyć na tyle wysoko, by sięgnąć do najniżej rosnących jabłek. Wreszcie zrezygnowało i usiadło pod drzewem. Oparło głowę na łapkach. Czuło się takie małe. Przechodzący tamtędy królik omalnie najechał na niego swoim wózkiem. Maleństwo, powiedział nieco zirytowany. Jesteś za mały, żeby siedzieć sobie tak na środku drogi. Ktoś mógłby cię nie zauważyć. Przepraszam, króliku, odparł maleństwo. Chciałem tylko nazbierać jabłek dla mamy. Czemu od razu mi nie powiedziałeś, rzekł królik i chwycił prawie długim trzonem. Strącił z drzewa porcję jabłek. Po chwili pojawił się tygrys, który brykał sobie drogą. Jednym susem bryknął na drzewo i zeskoczył z niego z całą gałęzią obsypaną jabłkami. Ho, 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 zawołał. Zbieranie jabłek to jest to, co tygrysy lubią najbardziej. Sowa, która przelatywała nieopodal, przesiadła na czubku jabłoni. Jeśli chodzi ci o jabłka, powiedziała, to proszę. I tak długo trzepotała skrzydłami, aż deszcz jabłek spadł z najwyższych gałęzi. Maleństwo łapało jabłka, kiedy leciały w dół. W końcu pojawił się kubuś i znów posadził maleństwo do gałęzi, tak, że udało mu się samemu zerwać porcję jabłek. Maleństwo wręczyło jabłka zachwyconej kangurzycy, a potem poszło w kąt, żeby się wreszcie długo porządnie podąsać. I samo nie wiedziało, czemu te dąsy skojarzyły mu się z chłopołupem. W nagłym odruchu postanowiło odwiedzić przyjaciela w szałasie z jego patyków. Maleństwo nie zostało chłopołuchego, więc usiadło sobie przed szałasem, żeby na niego poczekać. Z nudów podniosło patyk, który odpadł ze ściany i zaczęło go oglądać. Tam przyszła mu do głowy myśl, że taki patyk może się przydać do wielu innych rzeczy. Nie tylko do budowy domku chłopołuchego, na przykład może być mieczem. Nagle zaświtał mu w łebku świetny pomysł. Mam, zawołało, już wiem co robić. Maleństwo zerwało się i pędziło przed siebie. Po drodze wpadło do królika, który pożyczył mu młotek i gwoździe, a potem nazbierało w lesie całe naręcze patyków. Następnie zaczęło przybijać patyki do pnia bardzo wysokiego drzewa. Wkrótce miało już szczebelki, po których mogło się wspiąć do gałęzi bez niczyjej pomocy. Maleństwo było z siebie bardzo dumne i postanowiło, że zmontuje jeszcze parę takich drabin na innych drzewach. A na razie weszło na swoje drzewo i radośnie błyszczało się na gałęziach. Bawiło się tak dobrze, że nie zdawało sobie sprawy z upływu czasu. Ochłonęło dopiero wtedy, gdy usłyszało wołanie mamy. Maleństwo! A później wołania królika, sowy, tygrysa i kubusia. Tu jestem! Odkrzyknęło. Wszyscy przybiegli pod drzewo. Maleństwo, zdumiła się kangurzyca. Jakim cudem udało ci się tam wejść tak wysoko? Maleństwo pokazało mu na szczebelki, a potem odpowiedziało mamie i przyjaciołom. Nie gnębił je problem, że jest takie małe. I wystarczyło ruszać głową, podsumował tygrys, podziwiając drabinę. Co jak co, mały kumpelku, ale rozum masz wielki. Maleństwo uśmiechnęło się od ucha do ucha i sprawnie zeszło na dół. Jestem z ciebie dumna, kochanie, powiedziała kangurzyca. Dlatego nie zrezygnowałeś, tylko myślałeś, dopóty
dopóki nie wymyśliłeś, jak poczuć się większym. A poza tym nie martw się, dodała. Niedługo urośniesz. Troskliwie podniosła maleństwo i wsadziła je sobie do torby na brzuchu. Na razie jest taki malutki jak trzeba.